O, jaki ładny motylek, chodź. O tamto? Co to? Czy to król motyli? Właśnie z nim będziemy, słuchajcie, dzisiaj walczyć, więc zostawiam ci łapy w górę, żeby nam pomóc. I subskrypcja, naciskajcie przycisk, a my lecimy do walki. O, jesteśmy w domu, w końcu, Dominika! Jesteśmy w domu! Ciekawe, co tym razem... O, jest nasza czaszka. Czemu ona się rusza? Ona serio się rusza, Dominika, pa. Ta czaszka? No ona się rusza przez cały czas. No tak. No nie? Rzeczywiście. Ale patrz, mamy teraz jeszcze drugą! Ej, teraz... Druga fajniej. Nikt się nie zbliży. Ej, mam pomysł. Weźmy je na szczyt tego naszego domku. Na dach? No, na dach, właśnie. Okej, okay. Przesuńmy ją trochę. Okej. Okay. Teraz to wygląda dopiero strasznie, pa. Ale mały budynek, nikt nie podejdzie. Dobra, wchodzimy i coś mamy pewnie nowego. Uwaga, zadanie odcinek trzeci. Dokładnie, mamy trzeci odcinek i trzecie zadanie. Zobaczmy, ej, czy mi się wydaje? Czy Dominika... Opis jest ten sam. Czy mi się wydaje, czy tutaj wszystko jest naprawione? Czy to było... I... O, skrzynkę mamy nową. Jest nowa skrzynka. No, i jest wszystko naprawione. I co, co... A tutaj? Uwaga. Dzisiejszy przeciwnik to... Dominika, dzisiejszy przeciwnik, zobacz. To król motyli. Strasznie. No, w sumie. Dobra, co my tu mamy? To poprzednie było takie, o, Godzilla. No nie? O, King Kong. Teraz no. Takie, król motyli? Król motyli? Dobra, mamy znowu mapy do tamtej... Ej, ja nie mogę wyjść. Czekaj. O, dobra, tędy mogę. Kurde! Kurde! Było blisko. Tak, ale dobra. Mamy tutaj nowe skrzynki, słuchaj. O, a w naszych skrzynkach, patrz. Patrz, o, co się... w tej małej coś jest fajnego. Czekaj, zobacz w tych dużych skrzynkach, co mamy. W tych dużych skrzynkach mamy normalnie wszystko odnowione. O, wszystko odnowione. Dobra, to ja odkładam tutaj wszystko stare i biorę nowe itemy. I biorę nowe jabłka, nowe stejki. Dobra, uwaga. Ło, co to jest? Doraty? Co? Oxygen Destroyer? Co to jest w ogóle? Dobra, czekaj. Ej, podzielmy się jakoś. Może ty chcesz Oxygen Destroyer czy Xelian Huntisk? Co chcesz? Który jest z tych dwóch? Ja nie wiem, co do czego służy. No, jeden niszczy świat, a drugi może te doraty całe sprawić, że będą twoimi zwierzątkami. To ja już zdecydowałam. A, okej. Okay. To ja mam niszczyciela światów. Ciekawe, jak to działa. Uwaga, ja zabieram resztę tych doratów. I co? I co? O co chodzi z tymi doratami? Ło! Dawaj go tym urządzeniem swoim. O, kocha mnie. Kocha cię? Tak, pojawiły się serduszka. Tak, kocha cię, ale zniknął. No to super, ale miłość. Wyskoczyły serduszka. Chodź na zewnątrz, tak. Zobaczymy, czy jest gdzieś tu. Ej, mam jakiegoś dorata, który jest inaczej jakoś oznaczony. Ten. Tak, na pewno? Co? Chodź na chwilę, chodź na zewnątrz. I co, masz je w inwentory, czy co? Masz swoje zwierzątka jakieś, czy coś takiego? Czekaj, a weź zobacz, jeszcze raz, spróbuj. A weź tego, tego tutaj, lata. Ucieka, o! Patrz, zaraz zniknie. Czekaj. Chodź tu. Ups. Spaliłeś go. Jeszcze nie, lata. O, już, rozpaliłem. Dobra, musimy znaleźć jakiś lepszy sposób na to, bo... O, to coś z niego wypadło. No, pewnie mięso. Mam pomysł, chodź tutaj, do tego pomieszczenia, stąd nie ucieknie. Wchodzimy to i dawaj, trzymaj. No. Tego. Tego. Teraz możesz je wszystkie tejmować sobie. Dobra, Dominika, bo mamy misję, mamy króla motyli do pokonania. Dawaj, bierzemy sobie zbroję. Dobra, jeżeli chodzi o zbroję, to teraz bym przetestował jakąś nową. Butter larva może. O, to przetestuję. Jak ona działa? Night vision. I to wszystko? Nie, to słaba jest ta zbroja, ja chcę jakąś inną. Ja może wezmę sobie, skoro tak, King Konga teraz, żeby wysoko skakać, żeby być szybkim. O, dobra, jest i zaenchantujemy go oczywiście. Okej, okay. Wow, jakie ulepszenia, dobra, okej. Okay. Dobra, Dominika, ja jestem gotowy. Jeszcze nie chcę używać tego Oxygen Destroyer, więc chodźmy do tego drugiego świata. A, ty sobie ulepszysz coś. To ulepszę i zaraz idziemy do kolejnego świata. O, dobra, Dominika, jesteś gotowa? Znowu musimy lecieć do oceanu. Ej, ale ten miecz jest kozacki. To zbroja w sobie też, pa. Bang. Zbroja jest jakaś... A jaką ty masz? A czemu ty wzięłaś? Dominika, wzięłaś zbroję nurka. Tak? Tak, to co, jak myślisz, co ty możesz zrobić z tą zbroją? Chodźmy. Chodźmy, lecimy do świata tego kolejnego, czyli do oceanu i musimy pokonać króla motyli. O, tepam się, jest! Lecę do świata, czekam na ciebie, skoro tak, Dominika, jeszcze. O, pomysł. O nie! W ostatniej chwili! Ja właśnie niszczyłem! Nic. Znaczy nic nie było. Chodź, szukamy króla motyli. Gdzieś ma być w tym świecie, pewnie w jakimś innym biomie czy coś. Ej, ja do tego zakładam, skoro tak zbroję tą. Przykro mi Dominika, ale zobacz. A ty też masz tą zbroję! No i dobra, szukamy króla motyli. No, tamta mnie denerwowała, jaka to jest twój nurka, jak ja nie mogłam nurkować. Co to? Mam miś polarny? Czy co to jest? Gdzie? Co to? O co chodzi? Co to jest? Ej. Co to jest? Nie wiem! Dominika, co...
czekaj. Ej, ty się nie chcesz palić. O, pali się. Nie, to nie pali. To jakiś szkielet chyba jest. Nie pali, ja go atakuję. O, no, jakiś szkielet tu. Dobra, nieważne. Szukamy króla motyli. Chodź. O kurde, jakie spalenie stworzyliśmy. Spaliliśmy znowu. O, kolejne tu są, ej. Tu jest ich całe mnóstwo. O, słyszałaś? Ej, był dźwięk jakiś. Był dźwięk jakiś dziwny. Ło, jest! Co to jest? Fuuu, jakie to jest obrzydliwe, no nie? No chyba nie, chyba jakaś larwa. Wygląda jak langusta. Siema, ty atakujesz? Ona nic nie robi, to co? Bo się boi. Zostawiam, no ona jest jedna, zostawiamy ją czy co robimy? To wygląda jak glizda z dzikiem. Nie wiadomo co to jest, o nie, pali się wokół niej. To jest glizdodzik. Pacnę ją rączką. O, pacnąłem ją rączką. Ej, kurde, dobra, teraz mnie... Co to? Atakuje. Czym? Co to było? Jakieś dziwne... Splunęła. Ej, dobra, ona atakuje jednak. No, co to jest? Dobra, rozwalamy ją, Dominika. Jednak atakuje. No. O, co? Ej, gdzie? Czemu ona jest tam na górze? Spada! Co? O ja! Patrz na to! Czy co? Nie wiem, ale to było śmieszne. Mogła skoczyć i zamienić się w motyla. Ej, uwaga. O, pokonana. Co to było? Ej, mi się wydaje, że to była larwa tego króla motyli. No bo nie wiem, taka była gigantyczna. Nie był motyli, bo to tak nie wyglądało. Ej, no dobra, ale ją rozwaliliśmy, czyli co? Chyba musimy rozwalić prawdziwego króla motyli, a nie larwę. Dobra, szukamy prawdziwego. To nie było trudne. Ej, znowu są te dźwięki dziwne. Tylko... Teraz jest jakiś inny troszeczkę. Słyszysz? O, no. O, jest! Ja! Ale piękna! Wow, ale co jest? Król motyli chyba. A, wygląda tak mi się wydaje. Teraz jak motyl. Ej, ale piękna. Dobra, zwracam hodę. Ej, ale ona nie atakuje. No bo to motylek. Ja nie mogę. Ej, ja ci mówię, że ten, co nam kazał i je wszystkie pokonywać, on jest jakiś dziwny. Ja mu nie ufam, ja zostawiam tego. Czekaj, chodź, spytamy najpierw tych, wiosce spytamy. Pogadać, bo ja nie chcę zabijać tego motyla. Ale jakiś śliczny ten motyl. No. O, jest! Oni właśnie rozmawiają, chodź, się dołączymy. Przepraszamy, mamy pytanie, halo? No nie, ja ich nie rozumiem, Dominika. Król motyli... Co? Czekaj, on jest czarny, a tamta nie była czarna. Ej, to jest jakiś inny motyl. Aha. Weź, zapytaj, gdzie możemy znaleźć króla motyli. Na południu, dobra. Ej, a zapytaj jeszcze, co to jest ten motyl, co my teraz widzieliśmy. Jak to motyl jeźdźcy? Jakie siodło, Dominika? Dostałaś jakieś siodło? O, co chodzi? O, tak, dała mi siodło. Serio? Pokaż. Co ty? O, rzeczywiście. Co? Dobra, dziękujemy. O! Dzięki! Już żaden dzięki! Dzięki! Ups. Dobra. Nie, dobra. Dominika, dobra. Chodź, zobaczymy o co chodzi. Ona mówiła, że jakiś czarny jest król motyli. A to ta nie jest czarna. Znaczy też jest czarna, ale to chyba nie ona. Motyli jeźdźcy? Czekaj, jak to? Co to znaczy? Czy my możemy... I co, latasz na nim? Dominika! Uja! Co? Czemu ty strzeliłaś czymś? Czym ty strzeliłaś? Chciałam usiąść. O kurde, ej, rzeczywiście mogę latać na tym. Nie słucha się teraz mnie. Bo ona się mnie boi teraz. No czekaj, mogę latać, jest, latam. Bo ja nie podchodzę ale do nie was, mogę do góry. Ciało. Ale nie mogę do góry, tylko tak latam jakby nad ziemią. To jest dziwne, ale dobra, chcę czekaj. Usiąść. Masz, dam ci to. Trzymaj, bo potrzebujesz siodła. Leży na ziemi. Dobra, tak czy siak to nie jest król motyli. O, jest! Ale super to wygląda, jak ty latasz na niej. Epicko. Dobra, Dominika, chcę przetestować to, co dostaliśmy. Zanim znajdziemy króla motyli, użyć to, żeby zobaczyć, jak to działa. W ogóle ten World... Ale to jest World Destroyer. Myślisz, że to może działać w ogóle? Nie wiem, ale boję się dopróbować na niej. Dobra, uwaga, 3-4! Dobra, słuchajcie, okazało się, że niestety tamten item wszystko niszczył, cały nam świat zniszczył i wywaliło nas po prostu z serwera, musieliśmy stworzyć od nowa wszystko. W każdym razie szukamy króla motyli, bo takie mamy zadanie. Dominika, tym razem nie użyjemy już tego itemu nigdy więcej. Nie użyjemy, nie lepiej go wyrzuć. Ej, czy to jest król motyli? Jest czarny. Wygląda wstrętnie. Jest czarny. No. A czemu są dwa? Nie wiem, to jest jakby chyba larwa i motyl? Czekaj, czy on nas zaatakuje? Chwila prawdy. Czekaj, czy on jest tak samo zły jak tam? Tamten nie... Okej, ten jest zły. Ten nie... To jest król motyli. To jest król motyli na pewno. Dobra, Dominika, to co? Palimy go. Ej, czemu te pioruny nigdy na nich nie działają w ogóle? Co jest grane? Dobra, pokonujemy go w końcu i będziemy mieli z głowy. Król... O kurde, jakiś on dziwne ma uderzenia. Dobra, ciekawe czy on jest silny. Kogo pierwszego rozwalamy, larwę? Nie wiem, ja larwę chyba biję najpierw pierwszą. A masz, kurde. Ale ona poleciała do góry. O, jak ona podskakuje i się... O, rozwalona. Ale szybko. O, jest exp i są jakieś rzeczy. Tak, czyli to była ta zła. Zbieraj, a ja już atakuję tego... Dawaj, króla. Króla nawalamy. Chodź tu, gości. O, masz. Okej.
No już prawie. O, i rozwalony! Jest, poszedł! I znowu mnóstwo levelu! Zebrałeś coś? Zebrałem jakieś dziwne itemy, ale nic więcej, to wszystko. A ty nie masz czegoś? Jakby jedną rzecz, ale jakieś... A co to jest? Co to jest? Nie wiem. Nacisnąć? A co, jeżeli to też zniszczy świat tak jak tamto? Nie! To były jakieś chińskie znaczki. Dobra, trudno. Już nie mamy nic do stracenia. Uwaga! O! Wow! Wow! Ej, to jest fajne! Okej, czyli mamy jakiś emblemat, że... O nie, ale my nie możemy teraz tego zabrać. Uwaga, nie da się go zniszczyć. A czekaj, a jak rozwalimy ziemię pod nim? Albo... O! No ładnie, Piotr. Dominika chyba zniszczyły posług. No dobra, wracamy do świata, co? No i nie mamy pamiątki z tego potwora. No przepraszam, myślałem, że się rozwali i wypadnie. Teraz się do niego nie burza, patrz, uciekaj lepiej. Nie, pisaj. Nie, dobra, wracamy do domu, dawaj. Okej, okay, i co? O, a co to? O, są relikty nasze wszystkie. Jest ćma, ale sztos. Wracamy i oby to był już koniec. O, są inne tabliczki, Dominika. Gratulacje, pokonaliście wszystkie potwory. Tak, w końcu. Dzięki tym reliktom mogę stworzyć najstraszniejsze stworzenie, jaka znała ludzkość. Ha, 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 ha. A? Co? Ale jak to? Przecież te relikty są na górze. Co no jest grane? Nie ma Dominika, nie ma ich! Nie, to wszystko było jakiś plan głupi. O nie. No, ale przecież te potwory były złe. No właśnie, ja też tego nie rozumiem. Ale były złe, ale były na tyle potężne, że ktoś musiał je pokonać, żeby on mógł stworzyć jeszcze potężniejszego potwora, którego już nikt nie pokona, albo coś, nie wiem, o co chodzi, słuchajcie. W każdym razie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Hej. Cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!